Dziś najkrótszy dzień w roku, piątek, 22 grudnia. Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Prezydent Mysłowic ma problem. Radni nie przyjęli budżetu na przyszły rok podczas ostatniej sesji. Wcześniej zarzuty do proponowanego budżetu miała Regionalna Izba Obrachunkowa. Paweł Jędrusik. Za odrzuceniem budżetu głosowało 17 radnych, przeciwko było 4, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Na początku sesji władze Mysłowic chciały wycofać punkt dotyczący budżetu z porządku obrad. Radni się na to jednak nie zgodzili. Ja przyznam, że te 3 razy nie, które żeśmy otrzymali, to bardzo mi się źle kojarzy. I przyznam, że po takim 3 razy nie, to myślę, że prezydent powinien tutaj też wypowiedzieć się i być nam winnym, dlaczego taki projekt budżetu jest przygotowany, również jego zastępcy. Widzę, że pani skarbnik jest na pierwszą linię frontu wystawiona i musi się tłumaczyć za swojego przełożonego, ale rozumiem, taka funkcja, pani skarbnik też dawała kontrasygnatę pod tym projektem, ale to prezydent jest autorem tego budżetu. Projekt budżetu Mysłowic na 2024 rok nie spodobał się także Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydała negatywną opinię. Mieliśmy niedoszacowane wydatki na bieżących płatnościach, czyli wynagrodzenia dla nauczycieli, wynagrodzenia dla urzędników. Nie mamy ich w pełni zabezpieczonych na przyszły rok. Między innymi dlatego, że w ciągu roku spływają subwencje różnego rodzaju, które uzupełniają te braki, no ale Regionalna Izba Obrachunkowa zażyczyła sobie, żeby było w pełni zabezpieczone. Mysłowickim radnym nie zostało już wiele czasu na akceptację budżetu. Jest na to czas do końca stycznia. Zdaniem prezydenta tuż po nowym roku pojawi się kolejna propozycja. Ten budżet wystarczy na sfinansowanie na przykład wydatków związanych z edukacją na nie więcej niż 7-8 miesięcy. Rok ma jednak 12 miesięcy. Pytanie, co zrobimy dalej, skoro już dzisiaj wiemy i to są twarde dane, które przedstawiono nam na Komisji Edukacji, że na edukację brakuje nam 80 milionów. Jedno jest pewne, to będą trudne tygodnie dla władz Mysłowic. Nie tylko w kontekście samego budżetu, ale także zbliżających się wielkimi krokami wyborów samorządowych. Zmarł aktor i artysta kabaretowy Krzysztof Respondek. O jego śmierci poinformował przyjaciel i artysta kabaretu Rak, Krzysztof Hanka. Krzysztof Respondek miał 54 lata. Pochodzący z Tarnowskich Gór artysta przez wiele lat występował w kabarecie Rak. Informację o jego śmierci zamieścił w mediach społecznościowych Krzysztof Hankę, współtwórca formacji. Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak, Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać. Jeszcze chwilę temu był na scenie, jak zwykle w pełni sił i z uśmiechem na twarzy. Nagle źle się poczuł. Dostał zawału. Został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie. Zmarł w piątek tuż przed godziną 13. Miał 54 lata. Pierwej było tak wesoło, no i gości u nos w duma. 17-letni Max ze Stanowic jest komandosem na poligonie swojej codzienności. Komandosem, bo jego pasją są militaria, a przeszkody, które musi pokonywać, wynikają z rzadkiej choroby genetycznej. W 2018 roku u chłopca zdiagnozowano chorobę Newmana-Picka, uszkadzającą układ nerwowy. Max potrzebuje dożywotnio kosztownych rehabilitacji oraz terapii. Pomaga mu Fundacja TVS, Fatima Orlińska. Pierwsze niepokojące objawy rodzice Maksymiliana zauważyli w 2011 roku. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, z jakim wrogiem przyjdzie im się mierzyć. Choroba Newmana-Picka typu C to nieuleczalna choroba genetyczna, która powoduje problemy z napięciem mięśniowym, a w konsekwencji odbiera równowagę i ogranicza poruszanie się. Do tego dochodzą problemy z pamięcią, koncentracją, pogarsza się też mowa i zdolność przełykania. Choroba Newmana-Picka to również padaczki. Jest nieuleczalna, jednak terapia pozwala spowolnić jej postępy. Lek jest w postaci kapsułek dokładnie. Jest podawane 5 kapsułek dziennie, to jest miesięcznie to jest 150 kapsułek. Jedno opakowanie 84 kapsułki kosztuje ponad 8 tysięcy złotych. No nie jest regle fundowane, więc walczymy jak możemy, żeby te pieniądze na ten lek zebrać. No Max samodzielnie nie chodzi, staram się ja z nim, jakby jedynie ja jestem w stanie go trzymać za ręce i go jakoś prowadzić, bo z racji już wzrostu samego, już wagowo to nie, ale wzrostu no jest trudny do opanowania, więc ćwiczy na różnego rodzaju wyciągach, to fachowo nie wiem jak się nazywa, w takiej klatce, gdzie go się podpina i stara się, żeby stał na nogach i jak najwięcej na tych nogach
pracował. Poza regularną terapią, rehabilitacją i specjalistycznym sprzętem, które ułatwiają chłopakowi radzenie sobie z trudami codzienności, jego rodzice potrzebują samochodu specjalistycznego, przygotowanego i wyposażonego pod wzrost i wagę Maxa, a także wózek inwalidzki. Z dopłatą PFRON-u kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jako podopieczny Fundacji TVS Max może liczyć na wsparcie wolontariuszy, a wkrótce odbędzie się też noworoczny koncert, z którego dochód ma pomóc nastolatkowi. Fundacja TVS pomaga już od 10 lat. Istnieje przy telewizji TVS i cały czas ma ręce pełne roboty. Tym razem również organizujemy koncert, który już jest tradycją, 7 stycznia. Zapraszamy wszystkich fanów muzyki telewizji TVS i muzyki, która właśnie jest tak lubiana przez widzów naszych. Zapraszamy i dochód z tego koncertu będzie przeznaczony na podopiecznych. Tym razem chcemy go przeznaczyć dla Maxa, który jest naszym podopiecznym. Już pomagaliśmy mu właśnie nieraz. Wymaga stałej opieki, stałej pomocy. Rehabilitacja jest bardzo żmudna i bardzo kosztowna. Noworoczny koncert charytatywny odbędzie się 7 stycznia o godzinie 16 w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. Wigilia to dzień, który staramy się spędzić w gronie najbliższych. Jednak nie wszyscy mają taką możliwość. Osoby samotne czy potrzebujące często unikają tego radosnego okresu. Inni szukają miejsc, gdzie mogliby połamać się opłatkiem. W wielu miastach już przed 24 grudnia są organizowane wspólne wigilie. Odwiedziliśmy jedno z takich miejsc i sprawdziliśmy, jak przebiegają przygotowania do metropolitalnej wigilii dla samotnych. Karolina Komada. Opłatek symbolizuje pojednanie i miłość, natomiast dzielenie się nim, potrzeby bycia razem, szczególnie podczas świąt. Tej chwili nie zabrakło także podczas wigilii dla samotnych i potrzebujących w Zabrzu. Pani Bogumiła już od 4 lat uczestniczy w tym wydarzeniu. To jest duże wsparcie dla nas i że możemy się wszyscy spotkać po prostu. Życzenia sobie poskładać i w ogóle się zobaczyć. Mogą się zobaczyć i przypomnieć innym, że można się wesprzeć. Ciepłym słowem. Tym, że jest na przykład przytulić, nie wiem, no ciepłe coś od siebie, tak. Nie finansowo, bo to nie wszystko od tego zależy, ale jak to prezes mówi, dobrze, że jesteś. Według statystyk Caritasu w 90 miastach w Polsce ponad 22 tysiące osób bezdomnych i potrzebujących usiądzie wspólnie przy wigilijnym stole. To pokazuje, jak wielkie mamy serce dla tych właśnie ludzi w tym szczególnym okresie. Dzisiaj akurat spotykamy się z tymi, których regularnie żywimy, dla których regularnie organizujemy posiłki codziennie w kilku miejscach w Zabrzu, tak żeby tutaj nikt nie był głodny. Co roku w różnej ilości mieszkańcy przychodzą, ale widać, że frekwencja jest duża i po prostu chętnie z tego korzystają. Oczywiście też z okazji świąt otrzymają paczki świąteczne, co również dodatkowo zachęca po to, żeby podejść i odebrać sobie te paczki. Świąteczne paczki dostaną również uczestnicy metropolitalnej wigilii dla samotnych w Katowicach. Ta organizowana przez Fundację Wolne Miejsce odbędzie się 24 grudnia. Przygotowania trwają już od poniedziałku. Wolontariusze gotują barszcz, pieką karpia i inne wigilijne potrawy. Jedzenie jest ważne, ale nie najważniejsze. My oczywiście staramy się, żeby było pysznie i tradycyjnie, jeśli chodzi o dania, więc wszystko to będzie. Natomiast najważniejsza jest ta obecność drugiego człowieka i my właśnie to zapewniamy i zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, jak spędzą Wigilię, jeśli są samotni, jeśli chcą inaczej spędzić święta niezwykle, to również zapraszamy. O godzinie 15 w niedzielę otwieramy drzwi Międzynarodowego Centrum Kongresowego dla wszystkich, którzy chcieliby tę Wigilię spędzić razem z nami. Podczas metropolitalnej Wigilii blisko 4000 osób połamie się opłatkiem i spędzi razem ten świąteczny czas. Ma swoich zwolenników i zdecydowanych przeciwników. Niektórzy mają z nim styczność na co dzień, inni tylko od święta. I to właśnie z okazji świąt wybraliśmy się do Polskiej Akademii Nauk, aby zapytać ekspertów o karpia. Co się z nim dzieje, zanim trafi na wigilijny stół, sprawdzała Magda Sincewicz.
To, jak będzie się prezentował na świątecznym talerzu, zależy od nas. Smażony, w galarecie, cały lub w kawałkach. To jednak, czy będzie smaczny, zdrowy i ekologiczny, zależy od tych, którzy dzień w dzień mu się przyglądają. To m.in. naukowcy z Zakładu Doświadczalnego PAN w Gołyszu. Tutaj są karpie do naszych eksperymentów i badań. My się głównie zajmujemy poszukiwaniem genów odporności na wirusa KHV, który jest taką główną przyczyną śmierci karpia, jeśli chodzi o choroby. Bo ta silnie zakaźna choroba skóry i skrzeli może powodować śnięcie do nawet 100% obsady stawów. Dlatego naukowcy, by je uratować, krzyżują pierwotnego karpia pełnołuskiego, odpornego na wirusa, z liniami hodowlanymi, by przenieść odporność z rzecznej ryby na tą z hodowli. Wszystko po to, by trwająca 400 lat tradycja przetrwała. Karpie hodowane są w stawach odpowiedniej wielkości, od narybku, przesadkowane i w trzecim roku dopiero są gotowe do spożycia, do konsumpcji. My jako taki instytut naukowy prowadzi badania w kierunku, żeby właśnie ta opłacalność dalej i ten charakter produkcji karpia utrzymać, żeby nie wiązało się to z jakąś intensyfikacją, z fermami, tylko żeby ten karp ciągle do nas trafiał w takiej formie, jakiej do tej pory był. Cały ten proces jest długotrwały, wymaga dużych nakładów i nieraz jest bardzo ryzykowny, bo jak przekonują naukowcy, najważniejsze dla karpia jest środowisko, w jakim żyje. Nie bez znaczenia dla jego wzrostu jest także naturalny pokarm. To właśnie wtedy ryba jest najcenniejsza. Zupełnie inna od tej hodowanej na szybko, w basenach, na sztucznej paszy. A co na to konsumenci? Nie chodzi o skąd pochodzi, tylko karp. Nie smakują mi takie ryby. Karp nie jest najsmaczniejszą rybą, to jest tradycja. Nie oszukujmy się. Wiadomo, trzeba wiedzieć, jak go przyrządzić, żeby był smaczny. Naukowcy z Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu dbają o to, by wyselekcjonowane linie tej ryby charakteryzowały się zarówno wyjątkowym smakiem, jak i wyglądem, bo tylko wtedy przypadną nam, konsumentom, do gustu. Niepowtarzalna atmosfera. Niesamowite miejsce i zachwycające aranżacje muzyczne wprowadzą Państwa w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki będzie można usłyszeć w wigilijny wieczór na antenie telewizji TVS. O godzinie 19:45 rozpocznie się świąteczny koncert Radosna Nowina. Tak po cichu i powoli białym śniegiem nuci mu. To piękne muzyczne spotkanie celebrujące rozpoczęcie Świąt Bożego Narodzenia odbywa się co roku. Koncert odbył się w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych i świętego Stanisława w Wiskitkach, a teraz będzie można go obejrzeć w całości na antenie telewizji TVS. Będzie można posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu ludowego Wiskitki, Bogdana Szymańczaka i Jacka Golberga, Izy Fojcik, Henryka Czicha, Koli i Julii, Krzysztofa Koniarka, Pawła Gołeckiego i zespołu Make. Koncert Radosna Nowina to dobra okazja, by poczuć ducha świąt i wprawić się w refleksyjny nastrój. Początek Wigilii o godzinie 19:45. By pokój nieść, nieść na cały świat, żeby każdy z nas mógł spokojnie żyć. On przyszedł tu, by zbawienie dać. Taki był piątek. Spokojnych świąt i do zobaczenia.